Mamy trzeci rok, to praktycznie suszy i braki tej wody nie zostały uzupełnione przez opady jesienne ani zimowe, więc mamy na samym starcie mamy tej wody mniej. Więc do suszy można się przygotować w ten sposób, gdybyśmy tą wodę magazynowali wcześniej i wtedy moglibyśmy dzisiaj, zwłaszcza do tych upraw intensywnych, jak to warzywa czy inne, to korzystać z niej teraz, ale te zasoby zgromadzonej wody są w Polsce praktycznie minimalne. I więc tutaj tych możliwości nie mamy. Jest drugi element wiercenia studni i czerpania tych wód głębszych, ale to jeżeli nie ma uzupełniania tych wód poprzez opady zimowe i jesienne, to wtedy może to spowodować, że w tych wodach głębszych warstwach może być jej też coraz mniej i może zabraknąć wreszcie tej wody pitnej, albo będziemy musieli wiercić coraz głębiej, coraz dalej, żeby tej wody szukać. Sądzę, że do suszy, ale oprócz tego trzeba bardzo wszelkie uprawy, które mamy, bardzo starać się to robić w taki sposób, żeby tej wody tracić jak najmniej. Agrotechnika też jest ważna, uprawianie odpowiednich roślin, które są bardziej odporne na suszę. Mamy ogromne ilości tak zwanych rowów melioracyjnych, gdzie jest szybkie odprowadzenie wody. Dzisiaj powinniśmy robić tysiące stopni wodnych na rowach właśnie melioracyjnych, żeby w momencie takich różnych takich tam śluzów, które po prostu jak jest nadmiar tej wody, wody odprowadzają, ale i gromadzą ją również, żeby ona podnosiła, że tak, poziom wód gruntowych, a nie tylko odprowadzała, żeby ten pociąg poszedł. Zatrzymanie wody na samym dole, tam gdzie rolnictwo jest, tam jest po prostu to ważne. Sama regulacja głównych rzek też ważna, bo to się tworzy duże akurat zbiorniki, ale pola uprawne są raczej poza tymi wielkimi rzekami. To musi być powiązanie kompleksowe produkcji, że tak powiem, zatrzymania wody małej retencji, dużej i większej, żeby to było razem. To są przykłady takie w Europie, jak korzystają na przykład z tych klęsk takich jak Portugalia, Hiszpania. Oni od wielu lat prowadzą tą gospodarkę wodną bardzo, że tak powiem, rozsądny sposób, żeby tą wodę oszczędzać i potrafić to magazynować.